Nazywam się Alek Tarkowski. A ja nazywam się Ola Janus, a to są Przyjaciele Przyszłości. Cykl rozmów o naszych relacjach z technologiami i o tym, co przyniesie nam przyszłość. Nasz cykl jest częścią projektu Spoutech, który prowadzimy w Fundacji Centrum Cyfrowe. Spoutech to projekt think tankowy, w którym przyglądamy się najnowszym trendom technologicznym oraz temu, co robią z ludźmi, z nami wszystkimi. W naszej pracy spotykamy dużo fajnych i ciekawych osób, postanowiliśmy więc zacząć z nimi rozmawiać. Gościem tego spotkania jest Jan Zygmuntowski, ekonomista, który na celownik wziął kapitalizm sieciowy. Tak zresztą nazywa się książka, którą właśnie wydał. Nasza rozmowa dotyczy alternatyw, takich jak nowoczesne kooperatywy czy nowe sposoby zarządzania danymi. A jeśli to brzmi kosmicznie, to dotrwajcie do końca, gdy pojawi się wątek centralnego sterowania społeczeństwem za pomocą AI. Jeśli spodoba Wam się ta rozmowa, to polećcie ją proszę swoim znajomym. Dopiero zaczynamy i tego rodzaju polecenia są dla nas niezmiernie cenne. I pamiętajcie, przyszłość potrzebuje przyjaciół, takich jak Wy. Cześć Janku, zaprosiliśmy Ciebie do rozmowy, bo zajmujesz się samymi gorącymi tematami, czyli platformami internetowymi, kapitalizmem w dzisiejszych czasach i jego kryzysem, ale też współdziałaniem i współpracą w internecie. Co w ogóle szybko można zauważyć, są też rzeczy trochę przeciwne sobie, więc pojawiają się tam ciekawe napięcia. Napisałeś książkę, która właśnie się ukazała i osoby oglądające nas w wersji wideo mogą zobaczyć okładkę. Nazywa się Kapitalizm sieci. O czym to jest książka, jakbyś miał zrobić nam taką bardzo szybką zajawkę? Wow, no ta książka przechodzi tak czasowo przez duży okres, więc powiedziałbym, że jest próbą opisu systemu gospodarczego, w którym się teraz znaleźliśmy, który no, wynika z takiego rozpowszechnienia się technologii komputerowych, sieci i szerokiej cyfryzacji życia gospodarczego i społecznego, bo jakby ta materialna podstawa kompletnie zmienia nam relacje między ludźmi i dystrybucję władzy, wyzysk, praca, wszystkie te pojęcia, komunikacja międzyludzka, relacje, państwa, wszystkie te rzeczy się zmieniają. I mam takie w ogóle wrażenie, że ty jesteś osobą, która, że tak powiem, dołącza do rozmów o technologii w Polsce. Mówi halo, halo, chyba zapomnieliście o takim kluczowym czynniku i to nie jest czynnik technologiczny, tylko to właśnie jest kapitalizm. Tak, tak, tak. Bardzo dużo tych dyskusji jest w takim tonie. I też zaczynam od tego książkę, właśnie od krytyki tej obietnicy technooptymistów, którzy przyszli i powiedzieli, no więc internet da nam moc autoekspresji, przedsiębiorczości, każdy będzie sam dla siebie po prostu i ten internet będzie magicznie pozwalał ci uwalniać swoje pokłady świetności. No a kończy się tym, że jesteśmy sfrustrowani przed Facebookiem albo zmęczeni, poprawiając jakieś tam rzeczy w Excelu, tak? Albo jeszcze inaczej, że jeździmy na tych aplikacjach różnych kurierskich, żywnościowych i zbieramy pieniądze z dnia na dzień. No i a dziś ta dyskusja z takiego technooptymizmu, strasznie naiwnego, przeszła do takiego technodeterminizmu. Nie, to wszystko wydarzyło się dlatego, że się musiało tak wydarzyć, że to jest technologia, zaakceptuj ją. Harari często nawet mówi tutaj o jakimś dataizmie, tak? Padnij na kolana, Google wie lepiej od ciebie, te dane, one wyznaczają jedyną słuszną ścieżkę twojego życia. No i to usuwa nam prawdziwego aktora z tej sceny, czyli no wielki kapitał, który decyduje w co inwestować, co będzie zyskowne i gdzie wytwarza się wartość i którą wartość zagarniać dla siebie. Ja jak rozumiem, to zacząłeś też pisać tę książkę jakby ciut przed pandemią albo nawet długo przed tym, jak dopadło nas to doświadczenie globalnej pandemii COVID-19. I wiem, że w tej książce ty zrobiłeś taką adnotację, która jakby osadza ukazanie się tej książki w bieżącej sytuacji. I mówisz tam trochę o napięciu między taką oddolną współpracą, którą trochę obserwowaliśmy w tych realiach, a właśnie wielkimi platformami. Powiedz nam o tym napięciu i o tym, gdzie to nas może doprowadzić.
Wydaje mi się, że tutaj to napięcie akurat moi wspaniali współpracownicy z Uniwersytetu, z Akademii Koźmińskiego świetnie ujęli w tej swojej książce ostatniej Społeczeństwo Współpracy, gdzie właśnie Darek Jemielniak i Aleksandra Przygalińska pokazują, jak z jednej strony mamy rosnącą współpracę przez sieć, ponieważ prościej jest się komunikować, prościej stworzyć grupy, prościej wymieniać się informacjami, ustalać coś, a z drugiej strony ta sama sieć służy do tego, żeby zagarnąć tą współpracę i się na niej kapitalizować. Mówimy o gospodarce współdzielenia, no ale już wiemy, że rezultatem gospodarki współdzielenia takiej jak Uber czy Airbnb jest zarazem wzrost nierówności, wzrost cen mieszkań, sytuacja bardzo trudna, prekaryzacja pracy, więc mówimy o tym, że nie musisz już posiadać, wystarczy, że będziesz używać i wszystkim wydawało się to świetne, tak? Odchodzimy od paradygmatu, że ja muszę mieć własność, więc to jest niemal jak przejście do komunizmu. No ale okazuje się, że to nie do końca tak działa, bo tak naprawdę jeśli ty nie posiadasz, to posiada to korporacja, która daje ci to na jakichś warunkach. Więc im bardziej wchodzi, im więcej mamy tego współdzielenia, tym zarazem jest większe napięcie, ponieważ ten kapitalizm chce wchodzić w te sfery współdzielenia i znowu grodzić terytorium, znowu zaznaczać przestrzeń. Tu jest już nasze. Najlepszym przykładem tego, chociaż sprzed pandemii jeszcze, no ale jest to, jak jednak powstał system używany przecież przez Google'a, Android, tak, ten, który mamy no, w większości telefonów, które nie są po prostu telefonami Apple'a. Android był kiedyś oprogramowaniem otwartym, open source'owym. Tylko w pewnym momencie część środowiska zaczęła być finansowana przez Google'a jako hej, twórzcie sobie ten open source, my wam pomagamy. No i w pewnym momencie oczywiście okazało się, że masa tych rozwiązań została wytworzona za ich pieniądze, więc odcięto tego Androida korporacyjnego i zostawiono ten smutny, mały kadłubek, który został tej takiej czystej współpracy, który się okazało, że był mały i nieznaczący. No i znowu mamy to napięcie między tymi, którzy chcą tworzyć rzeczywiście rozwiązania no, do samopomocy i tymi, którzy przychodzą i oferują rzekomą pomoc, a tak naprawdę chcą znowu zagrabić naszą uwagę, nasze dane. No i rzeczywiście zarysowujesz, prawda, to napięcie opisujesz w książce i rozumiem, że pisałeś książkę, pisałeś, uchwyciłeś świetnie to napięcie, uchwyciłeś też jakiś taki zeitgeist właśnie tych czasów internetowych, że tak powiem, grzebania w Facebooku, zamawiania przez Ubera i kupowania w e-commerce, aż to nagle przychodzi pandemia. Czy ona jakoś, nie wiem, wywróciła do góry nogami twoje tezy, czy tylko je potwierdziła? Wydaje mi się, że ona przyspieszyła część z nich, które sądziłem, że będą się realizowały dużo później, a realizują się jeszcze szybciej. I wbrew pozorom to nie jest tu mowa na przykład o zakupach przez internet typu e-commerce. Mhm. Te dane super pokazują, to chyba Polski Instytut Ekonomiczny pokazywał te dane, że okej, e-commerce wzrósł na okres lockdownu, ale po lockdownie w wakacje znowu wrócił do starej ścieżki, starego trendu rozwojowego, tak? Czyli na wyższym poziomie, ale który mógł być przewidywany przez stary trend rozwojowy. Ale w innych obszarach, znaczy w części, gdzie na przykład pisze o cyfrowym tayloryzmie, pisze o fabryce sieci i o tym, że zadaniem tych korporacji jest wchodzić coraz głębiej w obszary, które bezpośrednio pozwalają ekstraktować dane prosto z procesów życiowych, bo to jest najprostszy sposób pozyskiwania takich surowych danych i one są tak niezauważalnie przez nas produkowane, że godzimy się na ich oddawanie. I to było to przejście od Microsoftu i ogromnych patentów, software'u i tak dalej, przejście do Facebooka i reagowania śmieszną emotką, tak? To przejście do coraz bardziej afektywnych rzeczy. No i moja teza była taka, no dobrze, to kolejny krok w takim razie to jest wejście w zdrowie i w zbieranie danych bezpośrednio z procesów biologicznych ciała. Czyli wszystkie korporacje będą na to nastawione. I były tego pierwsze zwiastuny, tak? Google i DeepMind na przykład, no średnio legalnie pozyskały dane tam prawie 2 milionów pacjentów z Wielkiej Brytanii, po prostu zabierając wszystkie dane tych pacjentów z systemu zdrowia i sobie je eksportując. No ale w momencie, w którym nagle Google i Apple wyszły na scenę i powiedziały, stworzymy nowy system Bluetootha, nową bibliotekę, Exposure Notification,
która pozwoli wszystkim rządom na świecie sprawdzać, które telefony znajdują się blisko siebie i to jest dla waszego dobra, żeby właśnie zdrowie publiczne, ponieważ COVID i tak dalej. I w tym samym czasie Ministerstwo Cyfryzacji Polskie na przykład robiło podobną rzecz. Na otwartym kodzie, w GitHubie. No i ten projekt został wrzucony do niszczarki. No i zastosowano się do tego, co te dwie firmy wyznaczyły. Więc one weszły na pole zdrowia publicznego i powiedziały, od tej pory nasze rozwiązanie jest głównym rozwiązaniem. I wszyscy pokiwali głowami. Znaczy chyba dokładnie rzecz biorąc, ten polski kod jakby rzeczywiście go w środek stał się tym środkiem Google'a. Jest tam jakaś opakowanie, które jest tym autorskim rozwiązaniem polskim, tak jak w innych krajach Niemcy mają swoją apkę, a Francuzi swoją. Ale powiedz, czy, bo mówimy o aplikacji Protego Safe, którą podobno zainstalowało, zdaje się, 2 miliony Polaków, co nie jest jakimś za dobrym wynikiem. Ty masz tą aplikację? Nie, absolutnie. A ty, Ola? Nie. No właśnie, ja też nie, bo wiesz, bo to akurat dla mnie jest ciekawe, bo rzeczywiście narracja jest taka, że ten kapitalizm po prostu przenaprzód i tu rzeczywiście znalazł sobie sposób wejścia w dane medyczne, po prostu z przesunięcia progu co do tego, co jest akceptowalną inwigilacją. No, po czym jakoś nie chwyciło, niby jest pandemia, niby się boimy, prawda, ale no nie poszło za dobrze instalowanie, jak to widzisz? Moja teza jest raczej taka, że następna faza, która nadchodzi i bardzo żałuję, że nie rozwinąłem tego wątku bardziej, a myślę, że to jest wątek dla przyszłych badaczy teraz no, bardzo ciekawy i na tym się powinniśmy badawczo skupić, to jest wyłanianie się nowej struktury technoimperializmu, współpracy podmiotów technologicznych z państwami do z takiego wspólnego no, wprowadzania ogromnego nadzoru nad ludźmi. I ja nie... Google'owi nigdy nie chodziło o to, żebyście to wy zainstalowali tą aplikację, tylko żeby mógł potem przyjść do rządu i pokazać, popatrzcie, to był nasz standard, my się staraliśmy, robiliśmy, nie zadziałało, ale teraz wy możecie zrobić swoją część, na przykład oddać nam wszystkie dane, które są w NFZ-cie, to wtedy my zaktualizujemy te bazy danych i może tym razem się uda. Tego się raczej obawiam. A widać, że rządy, niezależnie jakie to są rządy, ale rząd też polski, jest bardzo skory do współpracy z tymi podmiotami. To jest ciekawe, co mówisz, bo z tego wyłania się taka mroczna wizja tego, co nas czeka, a rozmawiając z tobą też trochę przy innych okazjach, wiem, że też myślisz i czasem rozmawialiśmy o różnych takich bardziej może optymistycznych alternatywach, czy o jakichś optymistycznych wizjach, w których możemy sobie wyobrazić różne alternatywy, na przykład kooperatywy cyfrowe, czy tego rodzaju inicjatywy. Czy ty myślisz o tym jako o faktycznie realnych, alternatywnych ścieżkach, a jeżeli tak, to jakby to miało działać? Wydaje mi się, że oczywiście można mówić o spółdzielniach, że to jest małe, że to się nie skaluje, że to jest trudne, bo nie ma kapitału. Jednak mamy dobry moment i o tym też w tym wstępie, zaznaczyłem, że standardowo spółdzielczość jako jakaś forma prowadzenia no, biznesu czy gospodarki wyłaniała się właśnie w momentach kryzysowych, kiedy nie za bardzo było już inne wyjście, niż sprawić, żeby ludzie współpracowali ze sobą bardzo blisko w oparciu o zaufanie i współdzielili też to jakby jako demokrację ekonomiczną, tak? Skoro składamy się, skoro każdy z nas wkłada no już resztki tego, co ma, to musimy się wszyscy traktować na równych zasadach. I czy była to polska spółdzielczość w okresie no, takiej rewolucji przemysłowej, tak, zaborów, momentu bardzo trudnego dla wielu Polaków, Czy była to spółdzielczość chociażby, z której wyrosła korporacja Mondragon, tak chyba najbardziej znana spółdzielnia świata, obejmująca kilkaset różnych firm, a która powstała po hiszpańskiej wojnie domowej w kraju Basków, który był niemal tak przykładowo zaorany przez Franco, żeby podkreślić, że tak się kończy brak współpracy. No i w takich właśnie warunkach wyrosła ta spółdzielczość. Więc mam wrażenie, że teraz... I wybiorę ten jeden sektor, bo on jest chyba najlepszy do pokazania skali tej tragedii. Jeśli mamy taki sektor jak gastronomia w Polsce, sektor, który dostał najciężej przez tą pandemię, no oczywiście z wyłączeniem jeszcze artystów i tak dalej, bo tam to rzeczywiście, to jest całkowite załamanie tego sektora. Gastronomia musi iść do przodu, funkcjonować zarazem no, w zupełnie zmienionych warunkach. No i to jest moment, w którym oczywiście wszyscy ci dostawcy rozwiązań tradycyjni, Uber Eats, Pyszne, Wolt,
Bolt przychodzą, Glovo, wiedzą, że mogą teraz pozwolić sobie na utrzymywanie bardzo wysokich marż, 25%, 37%, więc mogą, ponieważ druga strona jest zdesperowana. I to jest właśnie moment, w którym wszystkim rodzi się takie poczucie, dobra, dłużej już nie można akceptować tego stanu, bo po prostu nie możemy sobie na to pozwolić. I w takiej sytuacji zrobienie tego, tak jak to zawsze mówi Trevor Scholz, czyli no, gość, który niejako zaproponował na taką szeroką skalę tą spółdzielczość cyfrową, sklonujmy technologiczne serce tej platformy. To nie jest jakaś magiczna technologia. To są proste rzeczy. To są technologie, których mamy wiele różnych przykładów, które ze sobą, które budują studenci czasami nawet, tak? Sklonujmy to, ale do innowacji technologicznej dołóżmy jeszcze innowację społeczną, innowację organizacyjną, tak żeby to działało na przykład demokratycznie, redystrybuując zyski, działając w jakimś interesie szerszej lokalnej wspólnoty na przykład, tak? A te pomysły chwytają gdzieś w Polsce, bo napisałeś zresztą byłeś jednym z autorów raportu o kooperatywach platformowych, no to żeby wyjaśnić, jest po prostu, bierzemy ideę kooperatywy znaną na przykład właśnie z XIX wieku albo w Polsce dziś są to często kooperatywy żywieniowe, tylko taka kooperatywa zamiast sklepu stawia platformę internetową, tak? I rozumiem, próbuje konkurować z Uberem. I mam dwa pytania. Po pierwsze, czy to się dzieje? Może zacznijmy od tego. Są już takie ruchy? Tak, 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 są. I to... Globalnie można o tym mówić dużo i my też już rok temu w raporcie to opisywaliśmy. To jest trend, który tam od około 2014 jest coraz większy i tych platform, te platformy wyrastają na silnych graczy. Oczywiście nie wszystkie próbują być w ogóle globalne, bo spora część z nich zostaje na poziomie lokalnym, taki jest też sens spółdzielczości, ale część z nich, platformy chociażby dla freelancerów, na przykład fotografów, czy platformy dla takie spółdzielnie pracy bardziej elastyczne, no nie muszą być ograniczone do jednego miejsca. Tak, jeśli kupuję utwory muzyczne albo kupuję utwory fotograficzne, no to jest mi obojętne, gdzie jestem, więc te wyrastają globalnie. W innych przypadkach to są federacje, tak chociażby w Europie działa sieć Co-op Cycle, czyli właśnie dostawców żywności, no to jest federacja, gdzie to są lokalne spółdzielnie, które korzystają po prostu z jednego oprogramowania na licencji tylko dla spółdzielców. Natomiast w Polsce to też się zaczyna dziać i to nie zawsze musi być powrót do XIX wieku, w tym sensie, że to nie musi być spółdzielnia taka, że mam jedną osobę, jeden głos, bo to jest podstawa działalności spółdzielni, tak? To jest cały jej sens. W przeciwieństwie do firm i własności prywatnej, gdzie mam więcej kasy, mam więcej głosu, tu jest jednoznacznie humanistyczna gospodarka, jedna osoba, jeden głos. Ale można wyobrazić sobie też takie podmioty, gdzie włączamy do jakiegoś dialogu na przykład samorząd, albo na przykład lokalne NGOsy. Więc osoby prawne stają się też członkami tego. I tak działa chociażby Airbnb, które niedługo będziemy zresztą wprowadzali na polski rynek, które dogaduje się najczęściej z lokalnym samorządem, wchodzi w dialog. Po pierwsze dlatego, że połowę swoich zysków oddaje samorządowi, mówiąc masz, rozwijaj z tego lokalne projekty, buduj nowe mieszkania. Skoro wynajmujemy, to chcemy zwracać lokalnej społeczności. No i ten samorząd nie jest właściwie spółdzielcą, sensu stricto. Ale w takiej gospodarce właśnie współpracy opartej o technologie informatyczne, no możemy mieć inne rodzaje jakichś takich właśnie wielointeresariuszowych połączeń, gdzie wszyscy próbują ustalić, okej, co jest właściwą, najlepszą ścieżką rozwoju. No i w Polsce jest chociażby w Warszawie Centrale, które stawiamy na nogi i powinno jeszcze do końca roku zacząć dowozy, prawdopodobnie bezmarżowo, więc w porównaniu z tymi marżami, które podawałem, kapitalistycznych firm, to jest bezkonkurencyjne właściwie, może ich zmienić z rynku. To jest tylko kwestia, ile pieniędzy wyda się na marketing, tak? Właśnie, ale to brzmi tak, bo moja pierwsza myśl jest, że to brzmi fajnie, bardzo bym takiej kooperatywie kibicował. I brzmi tak no nie do końca realnie, bo sobie myślę po pierwsze o wielkich pieniądzach, które ma konkurencja na wszystko, na reklamę, na data analytics, żeby jeszcze lepiej reklamować i tak
dalej. No i myślę, że jest zawsze wąskim gardłem użytkownicy, bo przypomina mi się, że przecież Uber też zwyciężał tym, że ludzie po prostu się ekscytowali, że nie muszą rozmawiać z panią z korporacji, prawda? I po prostu grał na naszych jakichś najprostszych takich nawykach, instynktach. Ty obstawiasz, że nie wiem, że będzie kooperatywa, która ma, nie wiem, no chciałem powiedzieć milion użytkowników, ale to w Warszawie by było jakoś dużo, nie wiem, 100 tysięcy osób jest realne, myślisz? Nie widzę żadnej przeszkody. Problem jest taki, albo jego problem i rozwiązanie jest tym, co powiedziałeś. Wąskim gardłem są użytkownicy. Mhm. Więc skoro tak, to jeśli twoja sieć jest mniejsza, i to jest też trochę ta dyskusja wokół całej gospodarki cyfrowej, tak? Znaczy, jeśli twoja sieć jest mniejsza, to musisz tak jakby bardziej wykorzystać każdego jej członka. Musisz wzmocnić połączenia między tymi ludźmi. Więc potrzeba zacząć od jakiejś niszy i od ludzi, którzy rozumieją sens tego rozwiązania, a potem wykorzystywać wszystkie możliwe kanały komunikacji, żeby pokazywać ludziom, to jest lepsza alternatywa. Nawet osobom, które są gdzieś tam wolnorynkowe, to się powinno podobać, no bo ostatecznie to rzeczywiście jest biznesowo lepsza alternatywa. Pomijając sam fakt, że ostatecznie ci kurierzy na przykład mają coś do powiedzenia, mają godne pensje, szanują się wzajemnie, co jest, powiedzmy, no jest już tutaj tą innowacją społeczną, taką spółdzielczą. Ale też dużo więcej tych pomysłów jest i dużo więcej platform, bo praktycznie w każdym obszarze, w którym mamy no, jakieś rozwiązanie kapitalistyczne, możemy wyobrazić sobie takie rozwiązanie, które miałoby też element upodmiotowienia ludzi, włączania ich, redystrybucji lepszej zysków, mniejszej elastyczności, a większej stabilności zatrudnienia na przykład. Większego feedbacku nawet, bo to jest to, nie? W sensie, jeżeli jestem kierowcą Ubera i wracał ktoś w nocy ze mną, kto kolokwialnie mówiąc żygał się w taksówce, wystawił mi zero gwiazdek, nie zapłacił za to, no tak by okej, mogę to próbować raportować, ale tak naprawdę nie ma takiej sensownej komunikacji i obsługi żadnego klienta. I na to się często też ludzie uskarżają. Ja powiem ci, że tu mi trochę z kolei zaczyna myśleć o roli państwa, bo pompujemy spore środki publiczne i polskie, i unijne owinięte w polskie programy. W startupy. W startupy, prawda, nie od dziś. I brakuje mi jednej linii finansowania, który mówi, damy wam ten cały hajs, ale jak on będzie, że tak powiem, oparty na wartościach, a te nasze wartości to właśnie tam, nie wiem, troska o rynek pracy, sprawiedliwość, coś, co w ogóle nie jest chyba w administracji publicznej jakieś kontrowersyjne, bo w biznesie jest. No i niestety nie widać takich programów, tylko raczej łykamy tą wizję, że startupy przyszłością Polski, prawda? Tak, absolutnie, że będziemy mieli drugiego Facebooka. Niestety nawet takie drobne inicjatywy, pamiętam jak pracowałem jeszcze w Polskim Funduszu Rozwoju, były stawiane te funduszy i pojawiła się taka koncepcja, żeby może trochę porobić research, jak działają różne programy w innych krajach. I w Chile jeden z takich programów, który jest grantowy, dostaje się te pieniądze po prostu jako grant, to nie jest inwestycja, ale one są duże. I to są takie środki, nie pamiętam nazwy tego programu, chyba Start in Chile, coś takiego, które były oparte na taki model. Możesz przyjść z dowolnego miejsca na świecie, rejestrujesz firmę w Chile, przenosisz tutaj technologię i tutaj rozwijasz, dostajesz od nas grant, więc jest bezzwrotny. Jedyna różnica jest taka, że w toku trwania tej akceleracji i wydawania tych środków musisz zwrócić społeczeństwu swój know-how. W związku z czym ci ludzie mieli do wyrobienia X punktów, i te punkty zarabiali przez pójście do szkoły, na uczelnię i prowadzenie dla dzieci zajęć na temat swoich technologii, jak one działają, gdzie jest innowacja i tak dalej, i tak dalej. I wydawało mi się to genialnym modelem. Bardzo prosto jest to zrobić, można to połączyć. No powiem szczerze, jak pokazałem to ludziom, którzy stawiali te fundusze, to nie spotkało się to za bardzo ze zrozumieniem. Było myślenie, że po co to komu, zbędne, nie, my mamy zainwestować, to ma być biznes, który się szybko rozwija i z którego są duże zwroty. No i oczywiście na pewno są duże zwroty i fajnie, że będzie ten cyrkulujący kapitał i fajnie, że państwo myśli o takich publicznych funduszach, które można tak reinwestować, no ale można też za pomocą takich miękkich bodźców i regulacji podnosić poprzeczkę. Tu nie ma żadnego podnoszenia poprzeczki. Jest po prostu najmniejszy możliwy effort. Umiesz zrobić głupią wtyczkę do przeglądarki, która będzie zbierała dane i sprzedawała je, nie wiem, portalom, które wyświetlają reklamy porno. Super, brzmi fajnie, a ciebie, Robercie Gryn, zrobimy jeszcze gwiazdą Polski, nie?
Czyli nie mówię, że państwowe fundusze inwestowały w Roberta Gryna, ale że tego typu ludzie byli prezentowani jako innowatorzy, a nie raczej jako, no nie wiem, ludzie, którzy podważają kapitał społeczny w kraju. To już zaczynają nam się mnożyć pomysły na alternatywy twoje. Przejdźmy teraz do jednego, który jest, wiem, dla ciebie bardzo ważny, a zaczyna się być nieźle skomplikowany. Ja na przykład próbowałem Oli wytłumaczyć, o co w tym chodzi, i trochę się zatkałem, więc liczę, że zrobisz to lepiej. Wspólnice danych. W ogóle nie wiem, teraz dajmy słuchaczom 3 sekundy, niech sobie tak poobracają w głowie wspólnice danych. Ola, z czym to tobie się kojarzy? Nie no, mnie się to w ogóle kojarzy bardzo dobrze. Mnie się to kojarzy ze współpracą i współdzieleniem, więc to jest bardzo miłe skojarzenie i w ogóle jak pierwszy raz usłyszałam o tym od Janka, to jakby ja bardzo kupiłam to na poziomie nomenklatury. Natomiast, ale co to jest? Właśnie, ale co to jest, Janku? Bo faktycznie jest tak, że wyście z Alkiem przy okazji naszego projektu Społtech, w który byłeś zaangażowany w Centrum Cyfrowym, trochę o tym rozmawialiście i ja przy większości tych rozmów nie miałam okazji być i szczerze mówiąc, poza tym, że bardzo mi się ten pomysł podoba, to chętnie dowiedziałabym się, dlaczego mi się podoba. Generalnie, żeby spróbować cofnąć się jakoś tak o krok wstecz, po co w ogóle coś takiego powstało? No bo definicyjnie mogę powiedzieć tak, wspólnica danych to jest zaufana przestrzeń współdzielenia danych w interesie publicznym. Skomplikowane. Brzmi dobrze. Tak, ale super. Dlaczego to jest w ogóle potrzebne? Ponieważ no, mamy dwa wątki, które się dzieją naraz. Jeden z tych wątków jest taki, że mieliśmy problem z prywatnością bardzo duży i rozmowa o danych zafiksowała się na prywatności. I jest w tym punkcie dalej, w sensie tam się zaklinowała i dalej tam jest, że to jest inwigilacja, że nas obserwują, że wiedzą o tobie więcej niż ty sama i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony mamy tą taką inną narrację, dane muszą być współdzielone i wymieniane, bo dzięki temu budujemy AI, roboty, coś tam i po prostu tylko te firmy jakimś cudem nie chcą się tymi danymi wymieniać za bardzo i ciągle powtarzają, że potrzebne jest zaufanie, że jakiś trust i że musimy robić tutaj przestrzeń zaufania, a nikt nie za bardzo rozumie, na czym to polega. No i wydaje się, że znalezienie rozwiązania nie jest w ogóle między tymi punktami. I ciągłe szukanie rozwiązania między tymi punktami pomija jeszcze trzecią stronę, którą jest właśnie ten interes publiczny. Znaczy taki, że nie da się, nie można po prostu wszystkich danych otworzyć, współdzielić i tak dalej, tak jakby niektórzy chcieli, bo prywatność, ale też dlatego, że stracimy masę wartości, bo najpierw będą tych danych używać ci, którzy są już najwięksi, niekoniecznie w dobrych celach. Nie możemy całkowicie postawić na prywatność, no bo jeśli na nią postawimy, to nie będzie żadnego współdzielenia danych, czyli postęp nam się zatrzyma. Więc trzeba znaleźć ten trzeci biegun. Tym biegunem jest interes publiczny, jakieś wspólne poczucie, że tak, na przykład dane nie mogą być trzymane w silosach przez korporacje. Muszą być w obiegu, muszą być wykorzystane w jakimś celu publicznym. Niech poprawiają ochronę zdrowia, edukację, tak? Niech usprawniają transport w miastach, dostarczanie mediów takich jak, nie wiem, woda, gaz, elektryczność. Więc te wszystkie cele znajdują się na jakimś jeszcze trzecim biegunie. No i ta wspólnica pojawia się jako jakaś taka instytucja pośrodku, która musi zabezpieczyć tą prywatność, więc to są dane konkretnych ludzi i trzeba o nie dbać i trzeba pilnować, komu się daje dostęp. Musi być jakiś element tego, że to musi trafiać na zewnątrz, czyli do tej wartości, ta wartość komercyjna gdzieś powinna powstawać na zasadzie na uniwersytetach, wśród tych startupów, ale tych dobrych. No i jest ta strona publiczna, czyli właśnie priorytetyzowanie. Jakby jeśli mamy dać ten zasób danych, to dajemy go zagranicznej korporacji, która zrobi produkty, które będzie nam później opylała, czy damy go polskim naukowcom, którzy chcą zrobić coś, co pozwoli Polsce być wyżej w globalnym podziale wartości. I tu jest ta wspólnica. I dlatego to jest zaufana przestrzeń, bo ta instytucja musi mieć zaufanie, żeby w ogóle te strony chciały ze sobą jakoś współpracować i wierzyć, że oni wiedzą, co robią, ale kieruje się tym interesem publicznym, który jest cały czas pomijany, a który pozwala no, wyważać tamte pozostałe dwa. Czyli na koniec to jest po pierwsze jakaś baza danych,
tylko o której rozmawiamy, jak jej użyć dla dobra wspólnego, prawda? A jeszcze rozumiem metaforycznie, można by powiedzieć, no de facto dzisiaj to, jak opisujesz, co by taka wspólnica potrafiła robić, to potrafi to robić Facebook, tak? Facebook tą naszą pracą, którą nazywasz cyfrowym taylorizmem, po prostu się nakarmił, ma te nasze dane ze wszystkiego, z tego jak chodzimy, z kim rozmawiamy, co oglądamy i tak dalej. No i teraz na potrzeby swoje Facebooka może z nimi robić, wydaje się, cuda, prawda? A najczęściej się skupia na sprzedawaniu reklam, reklamodawcom i tym rynku po prostu naszej uwagi. I rozumiem, że ty mówisz i otwórzmy ten sam model tylko w interesie publicznym, ale tu jest dla mnie zawsze kluczowe pytanie, i kto zapewnia to zaufanie? No właśnie, i to jest ten duży problem. Znaczy, jeszcze tylko jedno uzupełniając, to nie jest do końca tak, że to jest duża baza danych, bo najważniejsze, przynajmniej dla mnie właśnie, a to jest w sumie odpowiedź na twoje pytanie, że z punktu widzenia, powiedzmy, takiej ekonomii instytucjonalnej, jaką gdzieś tam reprezentuję, ważne są instytucje w gospodarce, czyli właśnie jakaś taka siła, że ufam na przykład danemu urzędowi, albo danej firmie, albo danemu NGO-sowi, ponieważ wiem, że ludzie, którzy tam są, wierzą w pewne wartości, mają pewne procedury i to już nie jest jednostka, która może sobie to wygiąć w lewo albo w prawo, ale to są jakieś odtwarzające się wzorce. Każdy, kto tam przychodzi, nabywa to mentalnie i jakoś reprodukuje, może troszkę inaczej, ale reprodukuje. Jeśli budujemy taką instytucję, to ona jest tym nośnikiem zaufania. Więc to nie jest sama baza danych. Baza danych jest prosta do zrobienia. Mhm. To jest przede wszystkim baza danych, ale zarządzana jakimś zestawem procedur konkretnych. Janku, a kiedy o tym mówisz, to ty sobie to wyobrażasz jako instytucję państwową? W sensie, na jakim poziomie widziałbyś działanie tych wspólnic? Czy to jest tak, że mamy warszawskie wspólnice danych, czy polskie wspólnice danych, czy europejskie wspólnice danych? Aj, bo gdzie ja ty na to przykład lokujesz? Zacząłem od razu myśleć, że będziemy mieli kooperatywę. No, spółdzielnie istnieją w tym segmencie. Jest chociażby właśnie w Hiszpanii jest chyba Salus, w Szwajcarii Midata. Standardowo one działają najlepiej w sektorze ochrony zdrowia, no bo ludzie dobrze rozumieją koncepcję, że te dane są potrzebne naukowcom i badaczom. Natomiast to się nie skaluje za bardzo. Mhm. Więc tak jak sądzę, że spółdzielczość jest dobra na małą skalę, tak jednak dane są potrzebne w dużej skali, naprawdę dużej. I pytając o tą wielkość, one mają sens na poziomie samorządu, więc być może taka Warszawa, jako odpowiednio duże miasto, a najlepiej jakaś koalicja miast, które razem to robią, tak. Polska też ma jakiś to sens. Europa na pewno będzie jakoś próbowała do tego podejść, bo od dawna mówi się tam o wspólnych przestrzeniach danych. Tylko nie są nijak zdefiniowane te przestrzenie danych, ale jest mowa, że będą europejskie wspólne przestrzenie danych. No i jest mowa o interoperacyjności, a to jest taki element, który pozwala, jeśli powiemy, że jest interoperacyjność systemu, czyli on ma jakieś tam wtyczkę wyciągniętą, a ja mam z RODO moje prawo do moich danych, to ja mogę przyjść, powiedzieć, chcę natychmiast tą wtyczką automatycznie przenieść wszystkie dane do wspólnicy i to się dzieje w minutę. Natomiast to też nie musi być, bo żeby jeszcze ten wątek skończyć, to nie musi być baza danych, żeby też nie myśleć o tym tak centralistycznie. To nie musi być centralna baza danych. Przykładowo, i to jest propozycja, która jest dosyć dobrze rozpisana, gdyby istniała wspólnica danych zdrowotnych, ona nie musi w żaden sposób przenosić danych ze szpitali do centralnej bazy. Te dane mogą być dalej w szpitalach i w placówkach, w przychodniach, nie wiem, na telefonie, jak ktoś ma jakieś tam dane swoje, chociażby, nie wiem, cukrzycy mają, tak, z tych urządzeń takich. One mogą tam dalej być. To, co powinno być w tej centralnej bazie, to są tylko metadane. Więc kiedy algorytm przychodzi i chce się trenować, to metadane mówią, OK, jeśli chcesz zbadać to, idź w tamten punkt. Ten algorytm idzie na to urządzenie końcowe, wykonuje operację, wysyła wyniki operacji z powrotem do tego miejsca. Więc w takiej sytuacji nie ma też żadnej podatności na ataki. Tak? Nie można rozbić jednego banku i dziękuję, do widzenia. Wszystko zdobyte. Ale unikam cały czas kluczowego pytania, który jest, skąd się bierze to zaufanie i czy to powinno być państwowe. No chyba nie chcielibyśmy. Potraktujmy to nawet jako work in progress, bo ja, zbliżając się do końca naszej rozmowy, chciałbym trochę wybiec w przyszłość i tak przeskakuję też na koniec swojej książki, gdzie
trochę to wszystko puentujesz, bo nagle się okazuje, ja tak czytam to, co piszesz, po co są właściwie te wspólnice danych. Znaczy, sekret się kryje w nazwie, no chodzi o to, żeby dane były uwspólnione i tutaj teraz zaczęliśmy tak myśleć bardzo praktycznie, więc mówisz poziom miejski, spółdzielnie na małą skalę, ale mam wrażenie, że w książce pojawia się taka myśl, co by było, gdyby jednak to się dało na takich sprawiedliwych ludzkich zasadach uwspólnić, może nawet globalnie. I mam wrażenie, że kluczem dla ciebie jest pewien chilijski projekt o nazwie Cybersyn. Możesz o nim powiedzieć dwa słowa, co to jest i dlaczego jest tak ciekawy? Tak, no to była próba w latach 70. skonstruowania takiego systemu centralnego planowania gospodarki w sytuacji, kiedy Salvador Allende przejął władzę. I miało to służyć oczywiście temu, żeby zwiększyć efektywność całej gospodarki i produkować to, czego ludzie rzeczywiście potrzebują, a nie dla zysku pojedynczych firm. Więc koordynować pracę między tymi firmami. No i jest to o tyle interesujące, że mimo tego, że na Chile była ogromna blokada handlowa ze Stanów, które no jednak uważały wówczas dalej do pewnego stopnia, że Ameryka Południowa to jest ich terytorium, więc nikt nie będzie się buntował, więc nie pozwalały na import komputerów. Więc dosłownie ta jedna maszyna Burroughsa, która stała, jeden komputer i to wiecie, ten takiej wielkości szafy, ona łączyła telefaksy, które były w fabrykach, więc w fabrykach wprowadzano wszystkie dane o produkcji, które były łączone w jednym miejscu, przepisywane do komputera, w którym działała pierwsza sztuczna inteligencja. Tak możemy powiedzieć, ponieważ no, był to model ekonometryczny bazujący na logice Boola, czyli właściwie tej, z której korzystają sieci neuronowe, więc był to, po pierwsze był to największa sieć na świecie wówczas, ARPANET był mniejszy, a po drugie korzystał z technik, które dzisiaj znamy ze sztucznej inteligencji. No miało to służyć jednemu, monitorowaniu, gdzie w gospodarce pojawiają się jakieś nierównowagi, żeby móc zacząć na nie przeciwdziałać. No i ten eksperyment udał się, kiedy przedsiębiorcy motywowani właśnie przez CIA i bojówki zaczęły robić ogromne blokady, próbowali sabotować, niszczyli bardzo dużo produkcji, więc bardzo często w lokalnych fabrykach produkowane zasoby nie dojeżdżały w ogóle do miast, więc ta sieć została użyta, żeby obejść całkowicie te wojskowe blokady i dostarczać te produkty bezpośrednio, no ale jednak po zamachu stanu, po tym jak Pinochet przejął władzę, no to zniszczono to jako bardzo groźny eksperyment. Tak? Natomiast po drodze, co jest ważne, zatrudniony do tego projektu Stafford Beer, brytyjski konsultant biznesowy, znany wiecie, no, z takich dużych wdrożeń w korpo, więc no, człowiek totalnie sługa kapitalizmu, byśmy powiedzieli, znany z takich myśli cybernetycznych właśnie. Jeszcze no, nie istniał internet, więc to były takie myśli o przepływie informacji z systemach. No i on im dłużej siedział w tym Chile, tym bardziej się orientował, że ogólnie socjalizm jest po prostu najlepszym systemem gospodarczym, ponieważ to jest jedyny system, w którym ci ludzie na dole są upodmiotowieni i dają cały czas feedback do góry tego systemu, w związku z czym to jest po prostu sprawny system komputerowy. No ale trzeba było go jakoś wdrożyć, więc tam pojawiały się takie naprawdę dzikie plany, na przykład, żeby przy telewizorach umieszczać dźwignie, które zmieniają napięcie i puszczać ludziom wieczorem sondę telewizyjną, czy są zadowoleni na przykład z państwowego programu budowy mieszkań i oni mogli przyciągać dźwignią, jak bardzo są zadowoleni, co na poziomie regionalnym całej tej sieci energetycznej sprawiało, że napięcie się jakoś zmniejszało albo zwiększało, przez co można było robić taką no w kraju, który, no wiecie jak wygląda Chile, nie? To jest kraj rozciągnięty na kilka tysięcy kilometrów. Można było w takim kraju robić codziennie wieczorem sondę zdalnie, tak? Dziś rozumiem, robienie tego dzisiaj, jest dużo prostsze. Dokładnie tak pomyślałem, że dzisiaj Janek macha swoją komórką, a Clifford Beer by po prostu zbierał lajki przez aplikację rządową. No dobrze, puentując, czy to jest tak, że taki pomysł jak Cybersyn, takiego centralnego planowania z pomocą sztucznej inteligencji, to jest twoja odpowiedź na, że tak powiem, new normal i szansę, którą nam daje nowy ład po pandemii? Czy myślę, to, że tak. Co byś chciał zobaczyć? Tak, tak. Zdecydowanie jako model postkapitalizmu, tak. Nie wiem, jaki jest sens nazwania tego, bo na pewno i zostaną elementy rynku, tak,
jakby na pewno sens jest taki, żeby ludzie dysponowali jakimś środkiem, którym mogą lokalnie coś kupić. Jakby nie ma sensu tego kasować, to by był jakiś absurd, ale z drugiej strony no widzimy, że jeśli w sytuacji jakiegokolwiek wstrząsu brakuje tak podstawowych rzeczy jak, nie wiem, maseczki, tak? W sensie jakby jakieś takie podstawowe produkty. Dlaczego jest rok 2020, a my się śmiejemy z tego, że brakowało na półkach makaronu i papieru toaletowego? To mamy taką samą gospodarkę niedoboru, tylko ona jest lepiej maskowana, ale ta farba zaczyna złazić coraz bardziej. I albo wykorzystamy dane do tego, żeby mieć bardziej efektywny system, który mniej niszczy środowisko, który lepiej rozpoznaje potrzeby ludzi i szybciej na nie odpowiada, no albo będziemy się skazywali na jakąś gospodarkę, no taką jak dzisiaj, skrajnie rentierską, gdzie właściciele kapitału, mieszkań, platform, resztę z nas będą traktować jako no, magazynierów w Amazonie albo kurierów żywności w środku pandemii. Myślę, że to jest dobry moment, żeby kończyć tą rozmowę, gdzie mi się podobało, że takie no naprawdę futurystyczne trochę wizje alternatyw technologicznych przeplatają się z mocną inspiracją XIX-wiecznymi spółdzielniami czy XX-wiecznymi metodami zarządzania socjalistycznego w Chile, co chyba bardzo fajnie pokazuje, że ludzie i technologie to przeplatanie się non-stop nowego ze starym. Dziękujemy Ci, Janku, bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie. Książka Kapitalizm sieci, świetnie przez Janka napisana i której puentę o wielkim superkomputerze zarządzającym światem zdradziliśmy. Demokratycznym w dodatku i opartym na sztucznej inteligencji, co ważne. Ale wciąż warto przeczytać. To nie wszystko, co jest w tej książce. Dokładnie, jest do kupienia we wszystkich dobrych księgarniach, także tych internetowych polecamy serdecznie. Dzięki. Dzięki wielkie. Cześć, dzięki. Wow, bardzo ciekawy był wątek z kooperatywami. Zobaczymy, przyszłość tylko pokaże, czy rzeczywiście w czasach postpandemicznych w Warszawie i innych polskich miastach rozkwitną nowego rodzaju kooperatywy. Ja na pewno będę im kibicował. Tak, ja też. I to było bardzo ciekawe i inspirujące. A my dziękujemy za pomoc naszemu producentowi Grześkowi Dąbkowi oraz Magdzie Gołębiewskiej i Karolinie Szczepaniak z zespołu Centrum Cyfrowego. W następnym odcinku Przyjaciół Przyszłości będziemy rozmawiać z Pauliną Wilk, pisarką i dziennikarką. Chcemy ją popytać o wyobraźnię, o utopię i o przyszłość. A nasze rozmowy znajdziecie albo na YouTubie, albo wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów.